Ja mówię Peru, ty mówisz Machu Picchu, tak? A już teraz po tej wyprawie, właśnie nie. Znaczy liście kok. <laughs> <Liście k> <laughs> nie miałam już pomidorów. Nie miałam już pomidorów. No powstającego domu. Zakupują. Zakupują płody lam, które właśnie płody można kupić. Lamo. Płody lam, małe, duże. Jemy również mięso z alpaki ono jest, tak, alpaki mięso nie z alpaki. Są chronione to jak owce w Polsce? Tak. Dzisiejszych Peruńczyków, Boliwijczyków i ówczesnych Inków to ziemniaki były, y, y, były, były złotem. Ja nazywam się. Łukasz Nowak reprezentuje Soliści Adventure Club I dzisiaj będziemy rozmawiali o Peru i Boliwii Z naszą gościnią, liderką turystyki, Olgą Potępą Cześć Olga Cześć, witaj, a właściwie powinnam powiedzieć buenos dias Buenos dias, no właśnie, Olga Ja cię trochę przedstawię, bo ty jesteś skromna jednak e, e, dziewczyna Więc oprócz tego oczywiście, że jesteś liderką wypraw Soliści Adventure Club Od e, kilku lat świeżo wróciłaś z Peru, Boliwii, więc będziesz miała mam nadzieję bujne te swoje wspomnienia no to przede wszystkim Olga no znamy się znamy się prywatnie też, też lata no, mogę powiedzieć że częściej można cię spotkać na szlaku i, mm. i w górach no i powiedz jakie są twoje ulubione góry Moje ulubione teatry wiesz przecież doskonale Teatry odmieniane przez wszystkie przypadki i pory roku i pory roku tak skitury w zimie w lecie oczywiście pieszo z jednej strony, z drugiej, z polskiej, ze słowackiej. Ale to nie tylko, bo miłość do góru ciebie jest przecież aktywna. Takie góry zdobyłaś jak Kilimanjaro, Kazbek, Elbrus. No i musimy tu wspomnieć oczywiście o Nepalu, a to jest duża miłość, bo przecież Anapurna Basecamp, Everest Basecamp. No i pierwsze, pierwszy sześciotysięcznik za tobą, e, Lobucze. No oprócz tego Olga, pasjonatka latynoskiego stylu życia, zakochana w muzyce, tańcu. No właśnie, Kolumbia, Kuba, Meksyk, Nicaragua, Kostaryka, Chile, Panama, już na, na Twoim koncie. Gdzie dalej? Gdzie dalej? Chętnie bym wróciła do Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej. Myślę, że taką e, ogromną inspiracją i kolejną destynacją będzie Patagonia. Miejmy nadzieję, że już w przyszłym roku. Wspaniale, może ja wybiorę się z Tobą. Ale wracamy do Peru i Boliwii, bo dzisiaj o tym kierunku. No właśnie, może dlaczego łączymy te kraje? Bo przecież to nie jest oczywiste, żeby Peru i Boliwię. Dlaczego o tych dwóch krajach, a nie osobno o każdym tym kierunku? Wiesz co, myślę, że mm, dobrze jest pakietować po prostu. Można by spędzić miesiąc w Peru i chyba byśmy nie zaspokoili swoich podróżniczych, swojego podróżniczego głodu. Można też spędzić w Boliwii dwa tygodnie. Natomiast lecąc już na drugi kontynent, trochę oszczędzając też czas, myślę, że zdecydowanie warto połączyć te dwa kraje, spędzić trochę więcej czasu w Peru, więc ja myślę, że takie dwa tygodnie w Peru i kilka dni w Boliwii to już jest to już jest dobry start. Sam zaproponowałeś, sam mnie zaprosiłeś, żebyśmy rozmawiali o tym, więc kwestie po pierwsze ekonomiczne, bo nie ukrywajmy to, to, to też jest wyprawa taka trzytygodniowa, która w trochę jednak w tej kieszeni zostawi pustki, mimo wszystko. Yy, dosyć długo też się leci do, leci do Peru, no i przede wszystkim jedna, jeden i drugi kraj są tak odrębne, są tak różne, że naprawdę warto, warto to połączyć. I to mnie bardzo interesuje, bo sam nie byłem, dlatego będę chciał się dowiedzieć więcej, ale jeszcze nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, przecież urlopy, tak? Nawet jakby ten budżet był nieograniczony, a, a, a jednak pracujemy no to, no to wiesz na miesiąc tak, do Peru na mm -hmm. miesiąc do Boliwii więc jednak też też no pewnie z tych względów te trzy tygodnie to jest takie pewnie maksimum dla wielu osób jakie mogą się w ogóle wyrwać tak zdecydowanie ale te trzy tygodnie są takim absolutnym myślę sobie idealnym idealnym okresem bo to jest też wyprawa pewnie będziemy jeszcze o tym mówić która jest dosyć wymagająca, mhm. bo będziemy też przez większość czasu na dużych wysokościach, więc przebywanie na dużych wysokościach też więcej niż te trzy tygodnie, bycie w ciągłym ruchu, zmiana miejsc, noclegów, myślę, że te trzy tygodnie są absolutnie wystarczające. Mhm. No właśnie. Mamy dwa kraje też, które są jednak zgoła różne. Jeżeli ja mówię Peru, ty mówisz. Machu Picchu, tak? A, już teraz po tej wyprawie? Właśnie nie. I to jest, to jest niesamowite, bo rozmawiając z ludźmi wydaje mi się, że Peru wciąż jest dla nas egzotyką. Nie każdy sobie może pozwolić na tą wyprawę. Ludzie się też obawiają, że nie znają języka, a dobrze go rzeczywiście znać, lecąc do Ameryki Środkowej czy do Ameryki Południowej. I teraz po tej wyprawie... Peru nie będzie kojarzyło mi się tylko z Machu Picchu, a myślę, rozmawiając sobie właśnie z moimi przyjaciółmi, że słysząc słowo Peru, ludzie myślą goglify w naska, myślą Machu Picchu. Czasem pojawiają się właśnie góry tęczowe, które mhm. też są takim turystycznym hitem od jakiegoś czasu, a Peru to o wiele, wiele więcej. No właśnie o tym też słyszałem, ale jeszcze te. Dajmy taką naszym słuchaczom i, i widzom tutaj taką krótką ściągawkę. Czyli oczywiście jeden ze współczesnych cudów świata, Machu Picchu. Pół miliona ludzi rocznie odwiedza, także mocno zatłoczone. No ale natura, tak? Mamy Andy, co prawda nie hmm -hmm. ale mamy hu Huascaran, niższy zaledwie o 200 metrów, czyli 6700 z, kawał z kawałeczkiem. Łukasz, ja powiem więcej. W Peru jest ponad 50 szczytów powyżej 6 tysięcy. Mhm. W ogóle, jeżeli chodzi o Peru, jakbyśmy mieli sobie zrobić szybką lekcję geografii, można Peru podzielić na trzy części. To jest Costa, czyli Wybrzeże, to jest Sierra czyli mhm. właśnie łańcuch andyjski, mhm. łańcuch górski. I to jest oczywiście, puszcza Amazonka. Amazonia, dokładnie tak. Więc mamy tutaj trzy zupełnie różne regiony, 28 stref klimatycznych, także jest absolutnie o czym mówić, ta natura naprawdę zwala z nóg. No tak Perun. sobie wyobrażam, wiesz, sama Amazonia jest niesamowita, ale oprócz tego, wiesz, tak, mówisz, wysokie góry, lodowce, pustynia, atakama, oazy, plaże. No i oczywiście potomkowie inków, czyli ta część też kulturalna. Tak tak to jest niesamowita historia. E, chociażby kusko miasto założone właśnie przez inków mhm. rozwinięte bardzo mocno przez paczakuteka jednego z sapańków jednego z władców imperium inkaskiego to on rozwinął kusko to on rozwinął całe imperium inków które tak naprawdę było większe zarówno terytorialnie jak i pod kątem. E, liczby e, i ludności bo ponad 14 milionów ludzi żyło w tym fantastycznie zresztą rozwiniętej w rozwiniętej cywilizacji która przypomnę nie posługiwała się kołem nie miała własnego pisma więc to co stworzyli Inkowie i to co my możemy oglądać nie tylko w postaci ruin Machu Picchu ale właśnie wokół Cusco znajduje się mnóstwo pozostałości ruin również wodociągów w okolicy Naska to wszystko jest tam do zobaczenia i nie, Jeżeli was właśnie, drodzy słuchacze, interesuje ta prekolumbijska cywilizacja, to fantastyczne muzeum Larko w, w Limie, no i przede wszystkim właśnie te, te ruiny, które które Dla są mnie wszędzie. to jest w ogóle najciekawszy wątek zawsze te, te nasze dawne cywilizacje, dlaczego one upadły? To jest po prostu na całym świecie Przyciągające jak magnes dla mnie. Tak zawsze wiesz, bo spotykam się z tym, że ludzie czasem nie do końca rozumieją też różnicę między Majami a Inkami, gdzie oni dokładnie byli, ale taka ciekawostka: Majowie na przykład nie używali w ogóle do, do, do zdobienia w ogóle żadnych metali. Tak? Mm -hmm. Czyli tam był Jadeit, a tutaj znowu Kusko to mi się od razu wiesz, z gorączką złota kojarzy. Jak to w ogóle, jak to było? Czy wiemy, dlaczego Inkowie w ogóle ta cywilizacja upadła, no wiemy, że tam pewnie będzie się przewijał tak, wątek kolonialny. Tak, jak, dokładnie, jak dokładnie. Niestety my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Imperium Inków funkcjonowało tylko 100 lat, Łukasz. Tylko 100 lat tak naprawdę, nie? Tak można powiedzieć, że trzy, trzy pokolenia. I upadło, tak jak wspomniałeś, w Francesco Pizarro, hiszpański konkwistador, który przybył w XVI wieku do państwa Inków. I tak naprawdę nie bardzo nawet musiał podbijać, podbijać to królestwo. Cywilizacja europejska przywiozła ze sobą przede wszystkim choroby, które nie były znane tutaj na peruwiańskich ziemiach. W związku z tym niestety w ciągu dekady ponad 90% ludności um, zmarło. E, natomiast to, co jest właśnie bardzo ciekawe, to ile KUSKO. Um, zostało podbite rzeczywiście przez konkwistadorów, to na przykład Machu Picchu nigdy tam nikt e, nie dotarł. E, także to też, to też przeciekawa historia. I dzięki temu mamy ten jeden z wielu, jeden z siedmiu nowożytnych cudów świata. No tak, musimy też dodać to, że przy no, przywieźli oczywiście choroby, ale to nie było też tak, że przywieźli te choroby i chcieli leczyć, tak? Absolutnie tak. tak e, także oni to nie, to, to nie byli, wiesz, lekarze bez granic e, zdecydowanie, tylko jednak interesowało i to, co można wywieźć czyli i złoto. złupić? Czyli złoto, czyli złoto, również tak naprawdę srebro, pewnie jeszcze też o tym wspomnimy. W Boliwii teraz na, na, na terenie dzisiejszej Boliwii słynna kopalnia srebra w Potosi. Mm. Także mm -hmm. też też to srebro i złoto mm, rzeczywiście pojawiało się na tamtych terenach, ale to, co ciekawe. Mm, Wcale złoto i srebro dla Inków nie było tak istotne. Ono było istotne dla cywilizacji europejskich. Dla dzisiejszych Peruwieńczyków, Boliwijczyków i ówczesnych Inków to ziemniaki były, były, były złotem. Naprawdę, naprawdę tak było. Ponad 4000 gatunków ziemniaków jest uprawianych w tym momencie w Peru. Wyobrażasz no teraz, to sobie? I teraz mamy już maile na skrzynce od poznaniaków, że oni w takim razie jadą na, na pyry. Na pyry. Do Peru. Dobrze, ale to Peru już wiemy. A, a co z Boliwią? No bo jeżeli ty mówisz Boliwia, to ja nie wiem, co mam powiedzieć. Za bardzo. Nie mam takich ja, skojarzeń. Nie pierwszego skojarzenia? Pierwszego skojarzenia z, z Boliwią. Co w tej Boliwii? Co w tej Boliwii? Pierwszą rzeczą, o, którą, o której muszę wspomnieć, i właściwie nawet mogłabym mówić o tym przynajmniej pół godziny, to salardy u Juni. Słyszałeś kiedyś o salardy u Juni? Tak, oczywiście, tak, Słyszałeś, tak, tak, prawda? Podczas wszystkich swoich prelekcji pytam ludzi, czy są, czy widzieli kiedykolwiek, czy słyszeli o salardy u Juni. Zdarza się jedna osoba, dwie. Fiesz, wszyscy znamy atakamy wiele innych, wiele innych nazw, a w Boliwii największą atrakcją turystyczną, i to naprawdę jest niesamowita rzecz, jest największe solnisko na świecie. Salar de Uyuni, gdzie można spędzić jeden dzień, dwa, trzy, są organizowane wyprawy, to jest miejsce... Gdzie mm, o, bar o bardzo suchym klimacie mhm. na wysokości mniej więcej 3800 wow. metrów, wyobraź sobie bezkres e, płaskiej przestrzeni A to jest płaskowyż, To jest płaskowyż, tak. Bezkres płaskiej przestrzeni 10 e, 10 milionów ton soli tam się znajduje. Oni I... to w jakiś sposób w ogóle eksploatują? Tak, eksploatują, eksploatują jak najbardziej. Można nawet oczywiście kupić w Ujuni sól, sól z, różnymi, z różnymi dodatkami. Eksploatują Boliwia, Peru, również, również do Chile, no bo to są, to są te najbliższe rynki. I zastanawiałam się jadąc tam, co można robić na przykład 3 dni na salardy Juni. No nie będziecie się nudzić, naprawdę nie będziecie się nudzić. Jest to miejsce, gdzie znajduje się wiele lagun, gorące źródła, żyją flamingi, wulkany, które są wciąż aktywne, bo to też jesteśmy w terenie, na terenie Peru i Boliwia, to są, to są te tereny aktywnie, aktywne. sejsmicznie i, i wulkanicznie. Tak więc znajduje się tam to, co mnie oszołomiło wręcz: wyspa kaktusów, tak zwana. Rybia wyspa. Wyobraź sobie, że właśnie jedziesz przez ten bez, tą bezkresną, solną pustynię i nagle na środku tego bezkresu wyrasta wyspa Kaktus. kaktusów, po której można po prostu chodzić. Niesamowita, niesamowita sprawa. No i na koniec takiej, takiej wyprawy na salary u juni można się wykąpać w gorących źródłach, w takich agua, w agua termales. Także naprawdę Brzmi bardzo jak wiele... par który stworzyła natura. Park rozgrywki, tak. No bardzo fajnie to ująłeś. A powiedz, a skąd się ta sól tam w ogóle wzięła? Bo tam też znamy te wszystkie zdjęcia. To są te zdjęcia, gdzie tam odbija się, odbija się woda, tak? W wodzie ludzie się odbijają, albo udają, że są tacy mali, albo pomiędzy palcami trzymają tak, inne postacie. Tak, 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 te wszystkie dokładnie. żarty tam z dinozaurami. Że ktoś kogoś zjada, że się kładzie mojego dinozaura, ale. Figurka, ale on wygląda jakby był tyranozaurem, który cię pożera. Widziałem też u Ciebie te zdjęcia. Tak, dokładnie. My zamieniliśmy salary u Juni na plan filmowy. Mieliśmy tam naprawdę ogromny mm -hmm. ubaw, e, robiąc sobie przyróżne zdjęcia, korzystając z tej, z, tej z tej perspektywy. Skąd sól? E, kiedyś to był zbiornik e, wodny. E, natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki sposób takie solniska się tworzą, e, to tworzą się w miejscach właśnie o suchym klimacie, na dnie. E, oceanów, na dnie mórz, a to mhm. kiedyś było po prostu, to, to, to było kiedyś morze, w miejscach, gdzie parowanie jest większe niż opady. I to, o czym ty teraz mówisz, o tych zdjęciach, gdzie wydaje się wręcz, że Salar de jest lustrem, bo mówią, że jest to odbicie nieba, to pora deszczowa, czyli... Grudzień, styczeń, luty to są takie miesiące, kiedy właśnie na salar pada deszcz. Wciąż można tam oczywiście jeździć, i wówczas ta płaska powierzchnia zamienia się rzeczywiście w lustro niesamowite. Mm -hmm. Więc Pięknie. trzeba tam kiedyś wrócić. No i co w tej O oprócz, oprócz salaru, juni, tego co powiedziałaś, to znajduje się w okolicy? La Paz. La Paz to no właśnie stolica czy nie stolica w ogóle? Boliwia to jest jedyny kraj, który ma aż trzy stolice tak naprawdę, bo prawdziwą stolicą taką konstytucyjną jest mm -hmm. Sucre. On znajduje się w Amazonii, z kolei La Paz jest taką wszyscy myślą w ogóle, że La Paz jest stolicą. Jest tak naprawdę centrum życia politycznego również gospodarczego, ale jest jeszcze jedna stolica Santa Cruz i to jest stolica taka ekonomiczna i biznesowa, ale właśnie jeżeli chodzi la, o La Paz, e, powiedzmy, ustalmy na potrzeby dzisiejszego podcastu, że będę używała rzeczywiście słowa e, stolica. Jest to stolica, która jest najwyżej położona, która ma najwyżej położone e, lotnisko. Na jakiej wysokości to jest? No to? właśnie, 3200 i 4000. Tak więc ta e, wow. to jest to Jesteśmy jest miasto... na wysokości szczytów alpejskich. Tak. Tak, tak, jesteśmy na wysokości prawie że 4000 4100. No, no, no dobra, prawda? ale lądujesz i, i jest ból głowy? Jeżeli z Limy poleciałbyś do e, La Paz byłby na pewno. My oczywiście na naszych wyprawach, wiesz, że zawsze te programy, programy bo sami sam układasz mhm. często, że, że, że akurat w tym wypadku ta aklimatyzacja jest bardzo ważna. W związku z tym tej wysokości nabywamy rzeczywiście mm, stopniowo. Natomiast jeżeli ktoś przyjechałby, przyleciałby prosto z Limy, do peruwiańskiego Cusco, który jest na wysokości 3300, albo właśnie do La Paz, na wysokość no, niemalże 4000 metrów, no to ból głowy pojawi się na pewno. E, odradzam takie takie historie, bo wtedy dwa dni mamy mamy po prostu z głowy. Ale wracając do La Paz, bo, bo, bo właśnie nie dość, że jest to najwyżej położona stolica, mhm. e, najwyżej, e, najwyżej położone lotnisko, to też najwyżej położony stadion piłkarski e, na świecie i to ukształtowanie terenu spowodowało, że władze postanowiły stworzyć no, pewnego rodzaju sposób, Łatwiejszy sposób komunikacji, transportu zbiorowego i tam istnieje 10 linii tak zwanego podnie, podniebnego metra. To jest, to są po prostu kolejki wysokogórskie. Niesamowita sprawa. My też oczywiście z, 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 z moimi z współtowarzyszami podróży podróżowaliśmy tymi kolejkami, dosłownie 10 lat temu zostały oddane do użytku. Dla nas ta przyjemność. Jest tania, bo to jest dosłownie kilka złotych za bilet. Mhm. E, natomiast dla Boliwijczyków to wciąż są duże, duże pieniądze, bo nie powiedzieliśmy też tego, że Boliwia jest najbiedniejszym krajem całej Ameryki, całej Ameryki Południowej. Całej Ameryki Południowej, tak, tak nawet. Tak, Biedniej tak. niż Wenezuela, niż. Y Wiesz, Surinam, Nawet biedniej niż Wenezuela jest, tak. Aczkolwiek Wenezuela to też jest trudne. No trudny teraz temat, trudny, trudny, trudny temat, temat Zdecydowanie I jeszcze jedną rzecz ci powiem mhm. Bardzo blisko La Paz znajduje się e, Valle de la Luna, czyli taka dolina księżycowa e, Bardzo blisko, dosłownie 10 kilometrów Warto po prostu sobie mhm. tam podjechać Jakąś taksówką e, Miejsce magiczne, miejsce, które zostało Ukształtowane przez naturę Bo tam bardzo jest widoczna ta erozja wodna e, Erozja, erozja wieczna, ukształtowana te skały, także warto też w tym lapaz niedaleko tego La Paz, yy, po prostu się zatrzymać, a w samej stolicy warto zajrzeć na Mercado de las Brujas, czyli targ czarownic. Piękny, e, jestem tam. Jesteś tam. I co tam jest? Nawet tam nie jest? widziałem zdjęcia, przecież byłaś u astrologa, czy u Wróża? Akurat ja byłam tłumaczem jednej z, jednej z moich uczestniczek. Można absolutnie tam po prostu sobie powrócić. Żyć, czy z kart Tarota, można się oczyścić. E, można znaleźć takiego kurandero. Tak, Curand no, taka, takiego szamana. Można znaleźć szamana, ale przede wszystkim można kupić. Y Różnego rodzaju pamiątki, standardowe rzeczy, rzeczy, które też przywozimy z takich eliksir, wypraw, Wiadomo, eliksir Ale miłości, to tak. Dokładnie, eliksir miłości, na pieniądze, proszek na potencję wszystko, wszystko. Wszystko. Jeżeli na jakąkolwiek obawę, jakikolwiek problem, jakikolwiek tam, znajdziesz na znajdziesz na pewno coś ciekawego dla siebie wszystkie twoje bolączki prysną. A to co ciekawe? To Boliwijczycy wierzą na przykład w to, że mm, kiedy budują sobie dom, to pod fundamenty nowo powstającego domu Zakopujące. zakupują płody lam, które właśnie płody można kupić. Lam. Płody lam. Małe, duże, które właśnie można kupić. Ale w kupić jakiej to formie? Kupujesz? Na Te płody na... lam. W jakimś. No właśnie swoiku? na targu, nie, one po prostu wiszą tak jak plecaki w sklepie i można je właśnie kupić na, na targu czarownic w La Paz. Ciekawe miejsce. Ja generalnie zachęcam was, gdziekolwiek nie będziecie korzystać z tego ty 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 typu ja sam atrakcji. Ja też sam, czy jestem czy jestem w Kanadzie, czy na Alasce, czy w Indiach, albo do astrologa, albo do wróża. I czasem trochę z przymrużeniem oka, Trochę z uśmiechem, ale szczerze mówiąc, jak przejechałem przez pół świata i trochę tego zrobiłem, to naprawdę wiele rzeczy się pokrywa i wiele rzeczy w moim życiu też, um, też no, było następstwem um, tego, co zostało tam przepowiedziane. Tak? To, to jest zawsze. Zawsze bardzo interesujące. Ale, mm, jeszcze mam jedno pytanie, bo tu mówisz: tu jesteśmy 3,5, tu jesteśmy 3,8, tam jest 4000. Jakie są temperatury w Peru-Boliwii? Na co tam musimy się przygotować? No Wszystko zależy, gdzie, mm, gdzie jesteśmy. I zakładam, że jeżeli lecimy z Europy, to lądujemy w Limie. To jest międzykontynentalne lotnisko, więc lądujemy w Limie na wysokości. Zero. Mm -hmm. Tam jest rzeczywiście ciepło. W Limie rzadko kiedy pada deszcz. Jeżeli się będziemy poruszać właśnie na wybrzeżu, to, to okolice Limy, Park Narodowy Paracas również miasteczko Naska, to są te miejsca, gdzie jest stosunkowo ciepło. Tam wystarczy krótki rękawek i, i jakieś krótkie spodnie. Ale właśnie, im wyżej tym zimniej, jeżeli wychodzimy, w górę, czy nawet jeżeli to będzie miasto, bo nie mówimy tutaj oczywiście tylko o górach, ale nawet jeżeli jesteśmy w Boliwii, w La Paz, to jednak jest to wysokość, no właśnie, od 3200 w górę, więc nawet jeżeli w ciągu dnia pali słońce, jest ciepło, to wieczorem będziemy chodzić już w puchówkach. Także wyjazd do Peru i do Boliwii charakteryzuje się tym, że musisz mieć w plecaku właściwie ubrania na... Każdą jedną, każdą jedną e, porę roku. Po a salardy u juni to jest miejsce, gdzie tego samego dnia e, musisz zakryć twarz jakimś bafem, wysmarować go bardzo potężnie, e, po, bardzo potężną ilością kremu przeciwsłonecznego, e, po czym e, przy zachodzie słońca. Ubierasz puchówkę, ubierasz y, czapkę, y, rękawiczki, bo temperatura tam naprawdę spada w ciągu kilku minut. Czy Także można noce powiedzieć, że na to nie jest są typ zimne. wyjazdu generalnie dla ludzi, którzy szukają all, all inclusive, dużego, dużego komfortu i, i walizki ze sobą. Czy mówimy o typowym backpackingu, taki adventure? Tak, tak, tak. Zdecydowanie oczywiście warunki są naprawdę niezłe. Zaró zarówno w Peru znajdziemy mnóstwo hoteli, hosteli w dobrych europejskich standardach, czystych. W ogóle Peruńczycy są tak szalenie hmm. pomocni, że na naprawdę tutaj nie ma absolutnie obaw we wszystkim we wszystkim pomogą ale tutaj jeżeli chodzi o te temperatury to naprawdę trzeba trzeba być przygotowanym na wszystko na silny wiatr na deszcz również bo to wszystko też zależy od tego w jakim czasie do Peru i do Boliwii pojedziemy no właśnie kiedy jedziemy do Peru Boliwii w jakie miesiące? są dwa Najlepsze m, okresy, żeby tam jechać, to jest przełom marca, kwietnia i też początek maja, a także wrzesień, październik. I początek listopada. To są, to są dwa najlepsze momenty. Oczywiście Peru jest krajem, który jest ponad cztery razy większy od Polski. Tak jak wspomniałam, ma te trzy swoje strefy. Więc kiedy na przykład na wybrzeżu jest przyjemnie w grudniu i w styczniu i jest zdecydowanie więcej słońca niż w innych miesiącach, to z kolei w Andach i w Amazonii, Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, więc to też zależy od tego, czy jesteśmy przygotowani i chcemy jechać tylko na wybrzeże, wtedy grudzień będzie w porządku, ale jeżeli myślimy o górach, jeżeli myślimy właśnie o Amazonii, wtedy te albo w ogóle o całym Peru, tak, to, to, to właśnie te dwa terminy są najbardziej korzystne. To jest ciekawe, bo rzeczywiście cztery razy większe od Polski, samo Peru. Boliwia pół razy większa. Są ogromne odległości. Jak tam się poruszać? Jak wygląda w ogóle mhm. transport? Czy to są takie typowe, nie tam jeżdżą, chicken busy? Drogi są dziurawe, czy może są piękne autostrady, jak w Niemczech? Jak tam się poruszamy? Po środku. Nie ma ani pięknych autostrad, zwłaszcza w Boliwii. Natomiast bardzo dobrze jest rozwinięty, zwłaszcza w Peru. Transport autobusowy. Jest na przykład taka duża oficjalna firma Cruz del Sur, która ma świetne autokary. Tak jak wspomniałeś, to są duże, duże odległości, bardzo takim. Tak, tak, tak sobie myślę, takim dobrym tipem jest to, żeby niektóre odległości, duże odległości e, pokonywać autobusami nocnymi. Mhm. I nie ma się tutaj czego obawiać. Te autobusy są naprawdę bardzo komfortowe, z wygodnymi, dużymi siedzeniami. E, o wiele lepsze czasem niż, niż w samolocie, zdecydowanie. Więc tutaj to, o czym należy pamiętać, to to, o czym już wspomnieliśmy, czyli jeżeli byście wybierali loty wewnętrzne, bo można skorzystać na przykład z lotu do Cusco, to trzeba się zdecydowanie planując wyprawę, naprawdę dobrze przyjrzeć i sprawdzić wysokości miejsc, mhm. do których jedziecie, żeby uniknąć tej sytuacji, żeby nagle z zero lecieć na 3000 metrów, bo to się naprawdę skończy. Oby tylko bólem głowy. E, tak więc loty wewnętrzne zdecydowanie e, i te autokary, e, z jednej strony właśnie autokary nocne, ale również na tych mniejszych trasach e, znajdują się, na tych, na tych krótszych trasach też można śmiało korzystać z tych linii. Co więcej, Peruwieńczycy naprawdę umieją w turystykę, jak my to mówimy w naszym slangu, i gdziekolwiek nie pójdziecie, czy zapytacie w, w hostelu, w którym śpicie, e, czy do jakiejś agencji, to nie ma żadnego problemu, żeby oni wskazali wam na pewno pomogą, transport, tak? plus do tego jakąś wycieczkę i naprawdę. A jak jest z bezpieczeństwem, powiedz? Bo, bo mówi że są pomocni, że otwarci, że umieją w turystykę. Wiesz, dla mnie się to tak nie kojarzy bezpośrednio, bardziej bym się tutaj wiesz, patrzył na to, że, że jednak będę musiał w tych miastach mocno pilnować portfela. Jak jest rzeczywiście na miejscu? Powiem Ci, że często to słyszę, lecąc do Ameryki Południowej czy do Ameryki Środkowej, i Peru absolutnie nie odbiega od standardów. To znaczy, ja się tam czułam bardzo bezpiecznie, zarówno w Peru, jak i w Boliwii. Natomiast ja wszędzie, gdziekolwiek nie, nie, nie lecę, to zachowuję te same bardzo uniwersalne zasady. To znaczy, nie świecę, Ogromem biżuterii, tak. Nie, nie mam jej w ogóle za dużo, to swoją drogą, ale jakby nie manuję pieniędzmi, jakimś drogim sprzętem, robię zdjęcie, chowam telefon, nie chodzę. Jakby to, to jest taka rzecz, którą, którą też wiadomo, was polecam, tak Nie można. chodzimy, prawda, z iPhone'em, z GoPro cały czas w rękach. Nie chodzimy z dużą ilością pieniędzy, tak, tak, tak. nie jesteśmy obwieszeni biżuterią. Jeżeli chodzi o miasta, na pewno warto rzeczy mieć, blisko siebie patrzeć, patrzeć gdzieś tam A na nie. A w ogóle jakiś przy, przypadek, że mm, jakiegoś pickpocketingu kogoś... Nie, nie, nie. nie, nie nigdy mi się nie zdarzyło okay. w ogóle podczas żadnej wyprawy, nie ale też. trzeba być oczywiście czujnym. E, trzeba być czujnym. E, również chodziliśmy sobie trochę po tych miastach, zarówno po Cusco, w Peru, Arequipie, przed cudowne miasta. Warto się tam zatrzymać, warto, się tam warto tam odpocząć, mimo że ja za miastami nie przepadam i zwykle z nich uciekam. E, chodziliśmy tam wieczorami, e, e, nigdy nie pojedynczo, to też jest dobra zasada, że jeżeli nawet nie chodzicie z grupą, to to, to, to no do się klasyki. wybrać dwie, trzy osoby, więc nie powiem tu Wychodzisz nic na miasto. Wiesz? Wychodzisz na miasto wieczorem i ja się tam chcę na chwilę przenieść, spróbujmy się tam przenieść. Jak tam jest, czy jak wygląda architektura? Czy mamy ulicę, czy mamy kostkę brukową? Czy ta architektura jest kolonialna, czy lokalna? Czy ludzie ubierają się, powiedzmy, w tym takim amerykańsko-zachodnim stylu modowym, czy jednak dużo akcentów tych lokalnych, kulturowych? Odpowiem na to pytanie tak, to zależy. Oczywiście zależy, gdzie jesteś. Jeżeli będziemy w Limie, jeżeli będziemy w tych większych miastach, jakiejś dużej różnicy, jakby w stroju tego, tego nie zauważysz, ale jeżeli będziemy w Boliwii, to tam wciąż ludzie ubierają się bardzo tradycyjnie. Na pewno słyszałeś o czolitach, o czulitach, które mają kapelusze, takie tak. meloniki, które są bardzo dumne z, z jakby z też swoje. Swojego pochodzenia i, i, i te setki, może setki to przesadziłam, ale te kilka spódnic, które, które ubierają i rzeczywiście one w nich pracują. Bardzo specyficzne stroje. Widać, widać tą kulturę, widać tą dumę, zwłaszcza na przykład w Cusco, w Arekipie widzieliśmy wiele osób, które są ubrane w lokalne stroje. I to, co nam się też bardzo rzuciło w oczy podczas tej ostatniej wyprawy, Peru cały czas świętuje. Tam cały czas są mhm. jakieś parady. A to samo fiesta. cały czas jest tak, cały czas jest fiesta, bardzo są radośni, bardzo bardzo tacy zarażający. No dobrze, uśmiechem. To jesteśmy jesteśmy zarażeni uśmiechem, czujemy się dobrze. Teraz ważną sprawą jest, żeby nie być głodnym, tak? żeby dobrze zjeść. Czy to jest Peru i bolia, czy to są miejsca dla typowych, jak to mówimy, foodisów, czyli dla ludzi, którzy uwielbiają dobrze zjeść i różnorodnie? Trafiłeś w, naprawdę w temat. Ile mam jeszcze czasu? No, no. <grywa> <Ciekawe>. <grywa> Powiem ci, że um, Peru i Boliwia są trochę inne, jeżeli chodzi o jedzenie. Natomiast y Peru ma jedną z najlepszych kuchni świata i nie mogłam w to uwierzyć, dopóki tam nie pojechałam i, i, i rzeczywiście tego nie spróbowałam. Jeżeli chodzi o peruwiańskie jedzenie, jest ono bardzo różnorodne bardzo różnorodne zaraz, zaraz, zaraz powiem o, o, o kilku szczegółach ale nie tylko to, jak ono smakuje ale to, jak ono jest wizualnie podane. I nie mówię tutaj o najlepszych restauracjach, e, wiesz, z e, gwiazdkami, myślę, w Co naszym jemy? Co jemy? Co jemy? W Peru jemy oczywiście ceviche, czyli jemy surową rybę z sokiem, e, z, sokiem z limonki. E, I różnymi dodatkami. Jemy owoce morza, ponieważ ten prąd e, peruwiański, krewetki, wszystko. Tak, tak, krewetki, kalmary. kalmary, to wszystko jest świeże, mhm. zwłaszcza właśnie na wybrzeżu Lima, Paracas, tam te, 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 te przysmaki są po prostu fantastyczne. E, jemy również mięso z, alpaki. E, mięso z alpaki. Ono jest tak. Alpaki, mięso z alpaki. Nie są chronione to jak owce w Polsce? Tak, alpaki, wikunie, lamy, to jest ich tak dużo na terenie Boliwii Peru. Ale przecież one to jest, to jest barbarzyństwo. Trochę tak jak u nas kurczaki nie chcecie tutaj Ale ja wiem, wiem, tak wiem, to tak jest. to wygląda no. i powiem szczerze nie jest to jakieś wybitne mięso trochę smakuje jak taka jak taka wołowina to co nam bardzo zasmakowało też to tak zwana kinoa czyli komosa ryżowa dodawana do czekolady do zup. Przepyszne są te zupy, mhm. dużo warzyw, dużo, dużo właśnie ziemniaków, o Taki których wcześniej Tak, tak, dokładnie. Bardzo są smaczne te, te to, to pożywienie. No i pewnie będziesz chciał zapytać. No właśnie mam to pytanie o tak, Co jest z tymi świnkami morskimi? Hm. Jedzą, nie jedzą, jedzą sporadycznie, czy to jest typowo dla turystów, tak jak w Kambodży je się pająki węże. Jedzą, Peruńczycy rzeczywiście jedzą, świnki morskie dla nich to jest pewnego rodzaju przysmak, robią sobie często w domu. Sporo też ulicznego jedzenia, wiesz, w Peru, także to też warto, street, warto, food, tak, zawsze, tak, street food zawsze w cenie. Natomiast jeżeli pójdziesz do restauracji, to świnka morska będzie jedną z naj, jednym z najdroższych o. dań. I powiem Ci szczerze, że mam właśnie wrażenie, że ta świnka morska, o której wszyscy tam jadący myślą, to jest taki trochę turystyczny trap. Wiesz, bo z jednej strony droga, z drugiej strony niewiele mięsa. No oczywiście, że zamówiłam, oczywiście, że jadłam, mhm. ale nie nie, nie nie, byłam jakoś bardzo zachwycona, natomiast Peruńczycy rzeczywiście rzeczywiście jedzą. A mogę jeszcze o napojach. Bo wiesz, do jedzenia. A nie, jakich napojach będziesz? To, czy to jest segment alkoholowy, ja nie wiem, czy możemy. Nie jak, tylko alkoholowy, godzina? nie, ale na przykład w Peru e, pije się Inke Cole. To jest mhm. bardzo taki napój, bardzo słodki, trochę jak orężada. E, I jest taka, no, skrócę tą historię, ale Coca-Cola jako koncern, chciała tą Inkę z Peru. E, no, zastąpić swoją. Pyrwiańczycy tak kochają Inka Kole, że no nie udało się tego zrobić i koncert musiał kupić e, całą Inkę Kole. Także, także to cicha i oczywiście pisko, czyli taki destylat z winogron i można e, sobie wypić takiego drinka Kolonialne pisco. Pisco podejście. Nie chcieli, nam, nie chcieli nam oddać to. Ich, to wykupili. wykupiliśmy. Ich. <laughs> Straszne. No to ciekawe, to mnie zaskoczyłaś, bo w takim razie się okazuje, że wiele różnych oblicz tego. Ja muszę Cię zapytać o naska jeszcze, bo to jest mityczne, mistyczne miejsce. Tak? No, powiedzmy kilka słów. No, jesteśmy, Mówimy o budowlach, które powstały. Ile lat temu? Set, set, setki e, lat temu? Cywilizacja naska... Lat temu? No trochę więcej. Cywilizacja naska żyła, jeżeli dobrze pamiętam, od pierwszego do siedemsetnego roku naszej ery. I mówiąc o geoglifach... O, yy, Czyli, czyli o tych liniach, tak, które znajdują się na, na Ziemi, no, były właśnie stworzone przez cywilizację Nazca i przetrwały do dzisiaj, mimo erozji, mimo wiatru. Natomiast Nazca to przecież teren, gdzie pada 20 minut rocznie. Jeżeli chodzi o deszcz, tam jest kompletnie, kompletnie sucho i to właśnie też spowodowało, że zachowały się Jak tak dobrze. Jak te geoglify wyglądają, bo... E Wiemy, że tam nie da się ich za bardzo oglądać z poziomu, z poziomu, jak to powiem, ziemi, dlatego że one są gigantyczne. Z czego są ułożone i jak wyglądają, żeby to sobie zobrazować? Żeby to sobie zobrazować. Mm, geoglify powstały przez oczyszczenie gleby, to znaczy przez przesunięcie. Tych małych skałek, które tam się, tam się znajdują. Tak, tak można to w skrócie. Mhm. Powiedzieć. Ktoś wziął saperkę i trochę. Odczyścił po prostu mhm. glebę, ułożył te linie. No, te, te też jeżeli chodzi o to, w jaki sposób one, one powstały, to tak naprawdę okazuje nie się, że pewno, całkiem, tak. pro, całkiem prosto. Mhm. Natomiast jak one, jak one wyglądają, trochę Cię zaskoczę, bo można je zobaczyć z bliska. To znaczy, nie zobaczysz je oczywiście w Takiej pełnej, pełnej okazałości, więc tutaj warto, e, wa, warto taki lot awionetką nad tym płaskowyżem sobie zafundować, a jest to taka przyjemność Ponad 100 dolarów, więc myślę, że tak to nie jest źle jak nie na. Źle. Wiesz, poza tym jeżeli chodzi o e, taki lot awionetką i o te geoglify, to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie takie rzeczy można oglądać. Natomiast je, jest też e, wieża e, kilkumetrowa, na którą można wyjść za niewielką opłatą i zobaczyć kilka geoglifów. E, 20 metrów jesteśmy nad ziemią i to jest niewiarygodne i to było ogromne zaskoczenie dla nas, że naprawdę te geoglify. I te linie, i te linie widać. A wiesz, po co powstały? No właśnie, jak, ale jeszcze powiedz, jak one wyglądały, no bo to nie są tylko linie. Absolutnie nie. Mamy właśnie dwa rodzaje, e, mamy dwa rodzaje, można powiedzieć, e, tych geoglifów. Są takie geoglify proste, czyli e, trójkąty, albo linie, albo spirale. Figury geometryczne. Tak, mhm. czyli figury geometryczne, e, albo. E, Zwierzęta, przede wszystkim zwierzęta, czyli na przykład pająki, kondory, więc zdecydowanie bardziej skomplikowane, skomplikowane wzory. Tak więc po ostatnich badaniach Japończyków, którzy użyli kilka lat temu do badania za pozwoleniem rządu peruwiańskiego dronów, latając bardzo nisko nad tym płaskowyżem, no, okazało się, że mamy tych glifów ponad 300 360, a w w 90 bodajże szóstym roku, kiedy geoglify zostały wpisywane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wiedziano tylko o 30. Hmm. Także nie wiadomo, co tam jeszcze ten płaskowyż, co ten płaskowyż jeszcze. Ale kryje. co nie zauważyli tego? Przecież to jest. To jest, to jest nie wszystkie za, z jednej strony, tak, nie, nie wszystkie zachowały się w tak dobrym stanie. E, natomiast niektóre, e, niektóre są, są po prostu ptaki, małe. Tak, tak Też, to są ptaki, to są kolibry. kolibry. E, fantastyczne. No i, i, i dlaczego? To, czy to była taka kanwa dla artysty, który miał. No to, czy oni tam chodzili po prostu jak na świetlicę i mówili dzieciom, dobra, to dzisiaj zrobimy kolibra? Taki, proszę 500 na 500 metrów. I to jest to jest niesamowite pytanie. Po co e, tyle energii? Um, za, jakby po, po, po co tyle energii, po co tyle pracy dla linii, których w sumie nie, możecie, nie możesz zobaczyć, nie? E, my już wiemy, my już wiemy, natomiast zanim. zanim Powiem ci, dlaczego one hmm. Powiedz mi, dlaczego. według najnowszych badań powstały. To yy, mam, jest mam kilka teorii. Teori. Mam alternatywne. Ja wiem, ja wiem, jakie. To ty, ty lądowisko, co? Kruje. Dla UFO, oczywiście, Słuchaj, że no, tak. Lądowisko dla obcych, ale też naprowadzanie obcych, bo te linie to, wiesz, są takie tak zwane ley lines, czyli te linie energetyczne jakby świata, na których możemy powiedzieć, że na przykład leży piramida w Gizie i Jerozolima no i z drugiej strony na przykład to jest wyspa Wielkanocna i mm -hmm. też część z nich przechodzi przez Naska i że to było naprowadzanie bo po tych liniach latają właśnie statki kosmiczne poprzednich cywilizacji które tu, tu żyły na tej ziemi i że to kiedyś było takie w ogóle mega popularne że nie wsiadałaś do auta po prostu byłaś wiesz w Gizie i piramida była kosmodromem. Ty wsiadałaś sobie tam w spodek. No, i tą linią to byś przez ocean szybko, za darmo, bo energia darmowa. I właśnie na naska lądowanie. I jesteś u znajomych na herbatce Skoki. No nieźle, nieźle. Tej czy, historii czy nie tak słyszałam. Było? Tej teorii nie, tak nie, Wiesz, prawda jest taka. kończyłem kilka razy, żeby to że do końca nie wiemy. By Jedna z pierwszych badaczek Maria Reiche, um, mówiła o tym, że jest to największy, największy kalendarz astronomiczny mhm. na, na, na świecie. Natomiast dzięki tym badaniom Japończyków i dzięki tej wiedzy, którą mamy mamy teraz taką najbardziej Prawdopodobną teorią wydaje się to, że cały ten płaskowyż, a to jest naprawdę ogromny teren tej pustyni, jest, no jest był ogromną, otwartą świątynią, gdzie składano ofiary, że te linie były takimi drogami, można powiedzieć, gdzie składano ofiary bogom prosząc o deszcz, po prostu prosząc o deszcz. Tak więc to jest, to jest najbardziej prawdopodobna teoria. Jak było? tego się chyba nigdy nie dowiemy i dlatego, dlatego nas tam tak bardzo ciągnie. Ciekawe, bardzo interesujące. Też nie wiem czy o tym słyszałaś. Mówiła mi o tym inna nasza liderka Monika Ścibor, którą serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy mówiła, że oni tam dodatkowo nie mieli tego w programie, ale ktoś bardzo chciał i pojechali, że tam jest jakaś skała, która jest jakoś super obcięta, taka wiesz jakby laserami. Czy, 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 czy jakaś jaskinia, w której coś jest? To tego, tego nie kojarzę. My z kolei e, pojechaliśmy do miejsca niedaleko właśnie e, tego Płaskowyżu, właściwie na Płaskowyżu, e, ponieważ e, tak, jak wspomniałam, tam prawie nie ma w ogóle deszczu, nie ma, nie ma wody, a jednak no, woda mm -hmm. niezbędna do życia. To stworzono pewnego rodzaju system wiesz, wodociągu w miejscu, gdzie naprawdę pada niewiele. I do tej pory ten system jest wiesz, mm -hmm. używany, Używamy. więc to jest niesamowite. Ja jestem naprawdę tak patrząc na. Ale jak to, to jest zrobione? Naszy... To, to są jakieś rury, rowki, akwedukty. Budowane z kamienia. Dokładnie, takie akwedukty, ale wewnątrz, wewnątrz Ziemi wbudowane tak naprawdę naprawdę, w ziemię, kamienie ułożone pod odpowiednim kątem, wiesz, tutaj zaczyna działać wiatr, ten deszcz spływa odpowiednimi fragmentami, no coś niesamowitego. właśnie prymitywna kultura 2000 Ziem, lat temu, prawda? która budowała Ale... podziemne akwedukty docięte, wiesz, jeszcze, no tak, to są te teorie, które ja bardzo lubię, jak archeolodzy się... Posługują tym, że tam wiesz, 2000 lat temu to człowiek biegał w przepasce i zbierał, a, tak, ta, zbierał a z To Były niesamowite, jabłka z drzewa. ten kunszt inżynierski. Wiele rzeczy nie wiemy, ale będziemy chcieli się oczywiście dowiedzieć. Dobra, lądujemy trochę, bo, bo już wchodzimy na, na tematy. M, m, takie mocno, e, wiesz, odjechane. E, dobra, ja mam takich trochę pytań, jeszcze praktycznych. W takim razie. Wiemy jak się przemieszczać, wiemy co zjeść, wiemy kiedy pojechać, dla kogo jest to wyjazd, yy, nie wiem dla. Najlepiej pojechać. Sam, solo, czy jednak z jakąś grupką znajomych, czy rodzina, para, para tam się będzie dobrze czuła, czy dzieci tam w ogóle... Dadzą radę na czymś takim? Wiesz, to, to jest tak, że najlepiej podczas takiej podróży być z kimś, z kim chce się być i przebywać w cudownych miejscach. Jak zawsze. Ja myślę, że dobrze jest tam pojechać paczką, paczką znajomych, dobrze jest pojechać ze swoją drogą połówką. Jeżeli chodzi o dzieciaki, wiesz, no tu jest ta kwestia wysokości. Myślę, że tutaj trzeba tylko się zastanowić nad dwiema kwestiami. Czy. Nie mamy problemów z wysokością, bo jednak, tak jak wspomina mnie, mhm. tutaj jesteśmy na tym 3300, 4000. Natomiast to też nie jest tak, że musimy być na tych najwyższych pięciotysięcznikach wręcz, czyli naszych górach tęczowych. Możemy tą atrakcję po prostu no właśnie, pominąć góry w tęczowe planie. w ogóle nie wspomnieliśmy. Tak? To, e, ja też wiem, że są zdjęcia przed i po, na zasadzie ja, tak jak telefonem zrobisz i mniej więcej jakieś te kolory widać. Jest to zdjęcie, które znamy, że tam po prostu jest całe kolory tęczy na tej, na Kol tych górach ten. tęczowych, jeszcze tam ta alpaka, czy lama. E, powiedz, jak tam jest, czy to jest hit, czy kit? Jak tam jest naprawdę, Jak tam nie? jest naprawdę, tam Olga, powiedz nam. Powiem, powiem hit ci czy szczerze. Kit. Y, to jest tak, że sam, y, jeżeli chodzi o góry tęczowe, to może kilka... Konkretnych, praktycznych rzeczy. E, to jest naj, chyba najłatwiejszy 5000 do zdobycia, bo to miejsce, do którego jest docieramy, e, tak, to jest, to jest taka przełęcz tak naprawdę, która jest na wysokości 5000. Natomiast, żeby ją zdobyć, trzeba przyjechać busem e, na parking, który jest na wysokości 4800. Więc szybka matematyka. Jedyne 200, 200 metrów do góry, ale to jest jednak 200 metrów na prawie 5000. Więc ten trekking powinien trwać około 2 godzin, ale można też iść przez 4 godziny. Na, prawie na całej długości tej trasy są też osoby, które mają konie i można za niewielką opłatą uh -huh. po, prostu tam, po prostu sobie tam podjechać koniem. No i dobra. Sama ta dolina. Którą się idzie ten, ten fragment dwugodzinnego trekkingu, zanim dojdziemy do miejsca, które wszyscy pewnie mamy tak. teraz przed oczami. Jest przepiękna. Ta dolina rano jest delikatna mgła, widać lodowce, już powoli widać, że te szczyty rzeczywiście są kolorowe, że będzie, kolor... kolorowe, będzie, że kolor... będzie kolorowo, będzie tam, dochodzisz do tego miejsca i, i nawet ma. jeżeli jesteś rano, <gł> nawet nie jeżeli nie. jesteś rano, to musisz się ustawić w kolejce do zdjęcia. O, Także nie. na górze możesz kupić coca colę kokury więc jest swego rodzaju taki targ. Są oczywiście lamy przebrane w okulary, też trzeba zostawić jakiegoś tipa, żeby móc sobie zrobić zdjęcie, więc to jest ten element, powiedzmy, tego turystycznego kitu. Natomiast powiem ci szczerze, zupełnie mi to nie zabiło ducha tego miejsca, wiesz? Patrzenie na góry, które według miejscowej ludności są pokolorowane, oni je nawet tak nazywają, pokolorowane przez bogów, mhm. A wiemy już teraz, że, że to są po prostu osady, to jest piaskowiec, to jest glina i to one nadają kolor tej, tej tęczowej górze. Nie dla ocieraj mnie... wszystkiego z mistycyzmu, tak? Bogowie kolorowali osadami, po prostu. Dokładnie, to, to, to nie mogli dokładnie I to, i to zostawmy. Więc powiem szczerze, jeżeli nie macie problemów z serduchem, jeżeli jakby 5 tysięcy jest dla was osiągalne, to myślę, że warto, warto na Rainbow Mountain się Ciekawe. wybrać. Tym na bardziej, że jest, to atrycja, że jest to atrakcja, która jest de facto bezpłatna. Nie, nie trzeba Super. tam płacić. Po prostu wiesz. Dobra, jeszcze mam krótkie takie pytanie o takie rzeczy adventure. Czy jak ktoś lubi, mhm. wiesz, adrenalina, no, lodnaska i na pewno fajne przeżycie jest. Co jeszcze? Możemy tam generalnie nie mówię o samej Boli Boliwia i Peru. A rafting, co powiesz na rafting, w okolicy Arekipy Białego Miasta. Tam nie ma nigdzie wody. Tak, to nie tam ma. Jest, Są tak? rzeki. Jest tam jest, tam mhm. jest, można się wybrać, rafting można się zawsze. wybrać na rafting, można się wybrać e, miejsce, które bardzo gorąco polecam i rzadko kiedy się pojawia też w, w ofertach. Park narodowy Parakas, niedaleko Lime. To jest miejsce, gdzie można e, zwiedzać oczywiście te, 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 te wyspy z e, pozycji morza, z, 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 z pozycji wody jakimi statkami, ale można też wypożyczyć sobie na przykład kłady, można wypożyczyć bagi i wybrać się na taką wyprawę w głąb lądu. Bardzo polecam. Ten park narodowy w Paracas jest. Przepiękny, bardzo mało tam jest turystów, więc, więc naprawdę. Plażowanie bardzo. w ogóle tak wchodzi w grę? Wchodzi w grę, wchodzi w grę. Jest tam jedna, jedna plaża, gdzie można się kąpać, ale woda jest jednak zimna, więc to tylko dla tych, którzy, którzy lubią zimno. No wodę. tak, bo to jest ta, ta strona, tak, tak. gdzie rzeczywiście jest chłodno. tak? No dobrze, to jest ciekawe. A powiedz mi. Trzeba być bardzo dobrze przygotowanym fizycznie, żeby sobie dać radę. Są jakieś takie wymagania już wstępne, żeby tam w ogóle pojechać. No bo tak, tu trzeba podejść, tu 4000, tu 3,5. I eee... ja wstając za biurkę. Mogę spakować plecak i jechać, czy powinienem się jakoś przygotowywać? Dobrze by było trochę pochodzić więcej, wiesz. A jak chodzę weekendami. Chodzisz weekendami? Będzie OK. O. Peru i Boliwia to nie, są, to nie są takie kraje, o ile oczywiście nie planujesz jakiegoś wyjścia w wysokie Andy, które wymagają świetnej kondycji jakiegoś treningu przygotowawczego absolutnie nie ale na przykład jeżeli e, chcesz zrobić trekking w uh -huh. kanionie Kolka który zresztą bardzo bardzo gorąco polecam e, to e, no, warto by było warto by było żebyś jednak od czasu do czasu z, przed tym wyjazdem z tego, z, z, z przed tego biurka nie wiesz wstał e, kanion Kolka wyjątkowe miejsce ponad 80% turystów zwiedza go E, busem, czyli dojeżdża tak naprawdę tylko do tego miejsca e, Cruz de Condor, czyli tam, gdzie można zobaczyć przepiękne latające kondory. Szyby, doświadczenie świata. No właśnie, to tylko punkty poza, widokowe. To nie jest poza otwartym szlakiem. szlakiem. Mhm. E, ale ja właśnie polecam, jeżeli nie macie problemów z kolanami, jesteście w stanie po prostu iść 3 godziny, przerwa 3 godziny, e, bo, bo tak mniej więcej wygląda, wygląda ten trekking. E, natomiast kanion Kolka jest rejonem bardzo suchym. Mało tam deszczu, jest Zabrać bardzo woda. gorąco, więc na to, na to, na to trzeba zwrócić woda, uwagę. Woda, czapki, kremy, okulary. Jak zawsze na, na trekkingi. Odpowiedziać na moje pytanie, które brzmiało. E, czy są, e, przepraszam, e, czyli takie miejsca poza utartym szlakiem, gdzie nie docierasz tak dużo e, turystów? No chyba, że chcesz jakąś historię poza utartym szlakiem Wiesz jeszcze co? opowiedzieć. <laughs> Powiem ci tak, przede wszystkim północ, e, północ Peru e, jest mało odwiedzane przez turystów tam jest przede wszystkim chociażby też nadbrzeżne miasteczko Trujillo gdzie są jedne z najstarszych ruin i cywilizacji inków no i przede wszystkim Amazonia to przecież mhm. o tego w ogóle też nie dotknęliśmy A wciąż dotykacie można... na tej wyprawie Amazonii y nie dotykamy Amazonii na tej wyprawie. Powiem, Niestety że robimy, że mamy inną wyprawę Brazylię, tak, gdzie tam wjeżdżamy tak. do Manaus i delfiny, rejsy statkiem i tak dalej. Więc tak, pytanie... my tego nie dotykamy pytanie. akurat. Mhm. No podróżowanie sam doskonale wiesz, to sztuka wyborów. Tak, więc... trudnych wyborów. Trudnych wyborów czasem, mhm. tak. tak. Więc, więc zdecydowanie północ Peru i, i Amazonia, no i rzeczywiście te wysokie, wysokie góry. Mhm. No dobrze. Jestem usatysfakcjonowany. Jeszcze ostatnia rzecz w takim razie. Mógłbym jeszcze dużo pytać. A ja to... dużo mówię. Machu Picchu. Hit czy hit? Kolejki czy nie kolejki? Dużo ludzi. Jeżeli zrobisz to sprytnie, to będzie to hit. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Przede wszystkim kupić bilety zdecydowanie wcześniej. wcześniej. Jeżeli y, macie do wyboru. Y, Przede wszystkim na Machu Picchu potrzebujecie dwóch dni. Dlatego, że z Kusko trzeba dojechać do Agua Calientes i pierwsze wejście na Machu Picchu to jest godzina 6 rano. Tak więc, piątka, pobudka, 6 rano, już czekacie na autobus, który zawiezie Was do, pod bramy Machu Picchu. Polecam bardzo, żeby być jedną z pierwszych grup, dlatego że potem jakby cały mistycyzm e, gdzieś e, odlatuje, po prostu tych ludzi jest dosyć sporo, mimo wprowadzonych e, limitów. A tam jest ten pociąg, jeszcze trzeba tym podjechać pociągiem? ca, oczywiście, ale pociąg... Bo słyszałem, że i można i ogóle... iść, ale się długo idzie. Jak my to robimy? My idziemy tam na rowerach? My robimy zjeżdżać. to chyba w jeden Jak z najlepszych jest? możliwych sposobów, bo Wiadomo. przede wszystkim z Cusco e, docieramy do Agua Caliente e, z Inca Rail. E, Inca Trail e, to jest e, rzeczywiście pociąg Pociąg drewniany, który już sam w sobie jest, atrakcją. jest niesamowitą atrakcją. Mhm. Osoby, które obsługują Inca Trail, są przebrane w swoje własne typowe dla nich stroje, śpiewają, przedstawiają w tym pociągu scenki. Ten pociąg jeszcze jest, ma, ma okna w, w, w dachu, bo przecież jedziemy wzdłuż 2,5. Tysięcznych, wysokich gór, bo przecież samo Machu Picchu jest na wysokości 2-300, mhm. więc całkiem, całkiem wysokie. Ale dalej, jeżeli chodzi o, o te kwestie praktyczne, czyli jesteśmy jak najwcześniej, jak najwcześniej, też dlatego, że wtedy jest pogoda na, na, jak naj, najbardziej, no, na, stabilna. Naj, najbardziej stabilna. No i tak jak mówi, jest bardzo, bardzo mało osób jednak, jeżeli jesteście na samym początku. Potem ta magia ginie, magia jest też limit e, czasowy, można spędzić na Machu Picchu maksymalnie 4 godziny, i znajduje się tam kilka tras. To właśnie za, chciałem zapytać o ten punkt taki, na który się wchodzi, tam tylko 100 osób dziennie chyba może wejść, to się dodatkowo chyba To jest góra. To, to, to góra, to są dwie góry, tak. Poza to jest tym, jest do zrobienia w ogóle? Czy jest do pasyba. zrobienia, można sobie wybrać jedną z gór, natomiast te bilety trzeba kupić na te góry, bo tam rzeczywiście, tak jak mówisz, jest limit. E, trzeba kupić z, nawet czasem z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, jeżeli, jeżeli mówimy o sezonie, o sezonie turystycznym. Więc Machu Picchu można zrobić mądrze, ale trzeba zabukować te bilety wcześniej, wybrać tą trasę, no tak naprawdę najdroższy bilet, po to, żeby móc chodzić po prostu mhm. wszędzie po, po, po tych wszystkich miejscach. I, I no. Um... Skomplikowane to wszystko. Czy skomplikowane? No, Ale wiesz, warte, wszystkie wiesz. Rezerwacje. Dlatego, to prawda. No, dlatego ja się cieszę, jak jadę nawet jako lider, już mam Porezerwowane, więc rozumiem, dlaczego też ludzie się cieszą jadąc na, na wyjazd, gdzie mają to wszystko zapewnione. Oczywiście zapraszamy na naszą wyprawę do, do Peru i Boliwii. No dobrze, w takim razie mam taki segment niespodziankowy. Który nazywamy pomidorem A po, y, pomidor po hiszpańsku to Tomato? Tomate? Tomate Tomate y, W takim razie, m, objaśniam y, Tomate, pomidor po hiszpańsku 10 pytań, 10 szybkich odpowiedzi Bez dłuższego namysłu Bez wyjaśnienia I możesz wybrać jeden Raz możesz powiedzieć tomate Czyli po prostu pomidor, <śm> tak? Okay. Jesteś gotowa? Gotowa. Startujemy. Uwaga. Lamy czy Alpaki? Alpaki. Lapas czy Lima? Lapas. Ceviche czy Saltenas? Ceviche. Paracas, Księżycowe Wybrzeże czy Madre Luna, Dolina Księżycowa? Madre Luna. Machu Picchu czy Salar de Juni? Pomidor. Loda wionetką nad naska, czy przejażdżka bagi po Paracas? Zdecydowanie naska. Peru czy Boliwia? Peru. Canyon Kolka czy Rainbow Mountain? Canyon Kolka. Cusco czy Arequipa? Cusco. Pisco Sour czy Inca Cola? Pisco Sour. Ko czy liście kok? <laughs> ko nie miałeś już pomidora. Nie, liście Miałam już pomidora. No brawo, brawo, brawo. E, całkiem nieźle ci poszło. Czy wzięłaś tutaj pomidora? Mm, przy czym? Przy Machu Piczu czy i, salar? Maczu i salar. To naprawdę nie jest łatwy wybór. Trudno wybrać. E, ja jestem. Wychodzę z masą inspiracji y, od ciebie. Ogromna w ogóle wiedza. Bardzo Ci dziękuję, że, że chciałaś się tu z nami podzielić. I, i, I teraz musiałbym sobie to ułożyć w głowie i w ogóle ile tam się rzeczy dzieje przez te trzy tygodnie. Wiesz, ja tak sobie myślę, ile o ilu rzeczach jeszcze nie porozmawialiśmy, ile ja mam w głowie, ile chciałabym ci powiedzieć. Dobra, ostatnia wiesz. rzecz, twoje trzy takie topowe rzeczy jeszcze z tej wyprawy, takie albo momenty, albo takie wiesz. Momenty. Ale to już krótko, pewnie bez, bez jakiejś historii. Mieliśmy cudownego przewodnika w kanionie Kolka, Carlos, który przed rozpoczęciem trekkingu wziął trzy liście koki. I ofiarował je, ofiarował je pacza mam, mamie, czyli bogini natury. Coś wspaniałego. Matka natury. Aż teraz mam ciarki, wiesz? Bo to taki bardzo, bardzo autentyczny moment, więc to był pierwszy, pierwszy raz. Rzeczywiście, Picchu, Pod koniec pod koniec naszej wyprawy, kiedy zobaczyłam, że wszyscy uczestnicy są przeszczęśliwi, mieliśmy przepiękną pogodę, to poczułam taki moment wiesz, to było takie marzenie od lat, więc, więc poczułam taki, taki moment spełnienia i ogromnej wdzięczności, mm -hmm. więc na pewno to i wiesz co, chyba każdy jeden wspólny posiłek przy tym fantastycznym jedzeniu z moją ekipą, to jest rzecz, którą uwielbiam i nasza ostatnia kolacja pożegnalna chociażby, to były takie trzy fantastyczne momenty. Wspaniale, chciałbym tam być z tobą, przyniosłaś mnie trochę w te klimaty, ja też nie znam hiszpańskiego, więc na pewno bym się nie podjął pojechać tam sam, bo wiem ile się traci też na tych małych takich już tak, niuansach, z lokalesami, na targu, historii. gdzieś tych historii, to tych prawda. ludzi, tego, tego życia, to, e, to zdecydowanie. Mm, więc wiem, wiem że to, to nie jest tak jak w innych krajach, jak gdzieś w Azji, że angielski nam totalnie e, wystarcza. Jakie plany, Olgita, u Ciebie? Na przyszły Plany. rok. Plany na przyszły rok, na pewno Japonia, na pewno Tatry, <grym> na pewno nie Tatry. Raz. Marzą mi się wyższe góry, być może Pakistan, być może Namibia, być może Patagonia. Ta druga połowa roku jeszcze nie do końca sprecyzowana, ale lista jest całkiem, całkiem długa, także... Lista jest długa, a znając ciebie, ty te rzeczy po prostu realizujesz, także spełniasz te swoje marzenia i ja patrzę też na to, gdzie jak, jak budujesz tą swoją historię też podróżniczą i w ogóle jako osoba to naprawdę serducho e, rośnie. Wspaniale, wspaniale cię zmieć u nas. E, bardzo się cieszę, że, że prowadzisz wyprawy. Zapraszam oczywiście na, na, ja na, na wyprawę zapraszam. z Olgitą no i co, widzimy się widzimy się na pewno na trasie, bardzo ci dziękuję za dzisiaj, za wiedzę, za solidną porcję mm -hmm. takich wiesz, też fajnych fajnego latynoamerykańskiego wajbu, no i co kochani my się widzimy w kolejnym odcinku poza utartym szlakiem, ja nazywam się Łukasz Nowak, moją gościnią była Olga Potempa. Dziękuję dzięki Łukasz. Do zobaczenia na szlaku